Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Horizon Zero Dawn. W tym odcinku razem z Aloy będziemy podziwiać piękny wschód słońca w świecie tej gry. Mam nadzieję, że na Was też zrobi takie wrażenie jak na mnie. Oczywiście będzie też sporo walki, eksploracji i dalej pogłębiamy fabułę tej gry. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o moich filmach, a teraz zapraszam Was do rozgrywki. Okej, kontynuujemy od punktu, gdzie skończyliśmy. Czyli skończyliśmy misję poboczną. I wracamy na główny wątek. Czyli idziemy do Bramy Obręczy pomówić z Varlem. Okej, przywołajmy... A, nie ma naszego, widzicie? Czyli on jest tylko czasowy, ten wierzchowiec. Także albo idziemy z buta, albo lepiej zaraz znajdźmy jakiegoś nowego. Tam coś jeździ. Ale to złomiarz. Na złomiarza przejąć raczej nie możemy. O, przydatne. Korzeń prażyny. Bażant, może indyk. Nie miał chyba nic wartościowego. Zróbmy amunicję. Tyle ile mamy. Oj. Nic, chodźmy. Przecież przydałby nam się wierzchowiec. No, ale jesteśmy już tak blisko. Kupiec. Zobaczmy, co ma. Jakiś fajny ubiór. Fajne te stroje są. Nic, chyba nie mamy nic, co moglibyśmy kupić lub sprzedać. Może to mięso. Sprzedajmy to mięso. Nam niepotrzebne. I chodźmy. Odgłosy walki. Tuż za bramą? Brama. No. Aż się boję. Uważajcie na siebie! Dajcie go bliżej! Bliżej! Varl, prawda? Aloy. Wyrzutek, która wygrała próbę. A więc wylizałaś się z ran. Arcymatrona Tirsa mówi, że znasz drogę do Południka. Stolicy Każdy będzie jej wypominał, Karza? Że była wyrzutkiem. Co jest, idziesz na wygnanie? Nie, za zdrajcą imieniem Olin. Uczyniono mnie poszukującą, bym za nim ruszyła. Więc ruszaj na północ do Korony Matki. Jeśli tam dotrzesz, znajdź Marę, wskażę ci drogę. Jeśli dotrę? Szlak jest zgubny. Od masakry wyprawy Sony nasze ziemie są niestrzeżone, tak jak nasze granice. Ja nie dotrę. Nie ma komu zastąpić dowódczyni. No a co z Reszem? Ach, tylko dlatego, że Sona zaginęła. Sam bym za nią ruszył, ale rozkazała mi trzymać bramę za wszelką cenę. Co i robię. Masakra wojowników, próba dowódczyni. Próba. Mówiłeś, że wygrałam. Skąd wiedziałeś? Rozmawiałem z ocalałymi. Mówili, że walczyłaś mężnie. I Bast też. I moja siostra. Twoja siostra, Vala? Tak mi przykro. Polubiłam ją. Może byśmy się nawet zaprzyjaźniły. Gdybyśmy miały szansę. Dziękuję. Zginęła za innych. Nie ma lepszej śmierci. Mówisz, że droga jest niebezpieczna. Co masz na myśli?
Od czego tu zacząć? Zabójcy wciąż tam są i w jakiś sposób skazili maszyny. Przyprawili je o obłęd. Tak, sama widziałam. Do tego bandyci. Przekradają się przez granicę, by na nas polować. Mówią, że mają obóz w ruinach w górze rzeki. Wygląda na to, że muszę zrobić więcej strzał. Powinnam już iść. Aloy, zanim wyruszysz do Korony Matki i dalej, jest jakakolwiek szansa, byś poszukała... Sony. Ja nie potrzebuję jej przywództwa. Poszedłbym sam, gdyby tylko nie nakazała mi za wszelką cenę strzec tej bramy. Gdzie była ostatnio? W miejscu masakry. Zadrzewiona dolinka naprzeciw diablego pragnienia po tej stronie rzeki. Może tam podejmiesz jej trop. Ruszyła za zabójcami, którzy napadli na was po próbie. Zabili naszych ukochanych. Próbowali zabić ciebie. Rozumiem, War. Zrobię, co się da. Chciał ją dodatkowo zmotywować. Nikt tych maszyn nie zbiera z nich odpadków, tylko my. Moje całe życie. No, zobaczmy, co tu mamy do roboty. Jak widzi, daleka droga przed nami. Przydałby nam się jakiś wierzchowiec. Po drodze pewnie coś znajdziemy. Tu był kupiec, tu brama, a misję mamy główną, poszukującą bram, śladami przywódczyni, Sony. Może zobaczmy tą Sonę najpierw, bo fabuła niby jest na 12 poziom, czyli za wysoki dla nas, a to i tak jest po drodze, także kierujmy się na... Świat stał się większy, ale i bardziej niebezpieczny. Trochę pozbieram. Odkryto obszar, siedlisko maszyn, żuwacz. No, jakiś questing idzie. Jest biegun. Wszystko w porządku, łowco? Zostałeś ranny w zasadzce? Niezupełnie i nie jestem łowcą, ani wojownikiem. W sumie jestem niczym. Nawet ze mną nie gadaj. To nieważne, jesteś ranny. Ma wysokie mniemanie o sobie. Pomyślałem, że spróbuję się w próbach na terenach łowieckich, wiesz, żeby poćwiczyć. Ale słabo to wyszło. Tereny łowieckie? Zraniłeś się na terenach łowieckich? Ja. Cóż, mierzyłem w zbiornik na grzbiecie żuwacza, kiedy pękła mi cięciwa. Ja się potknąłem i... Jakiś niezły fight papa. Było niedobrze, wystarczy. Chciałem tylko poćwiczyć. Tereny łowieckie są idealne. Można tam wykonywać próby, takie wyzwania. Za osiąganie celów albo rekordowy czas dostajesz odznaki. Strażnik siedzi tam na wzgórzu na północy. Spróbuj z nim porozmawiać. Na pewno pójdzie ci lepiej. No, ciekawe. Powinnam już iść, Krem. W porządku. Uważaj. Zwłaszcza na północy. Idź na tereny łowieckie, jeśli chcesz poćwiczyć. Bo na razie odpuścimy sobie to ćwiczenie, ale ciekawe, że jest jakieś urozmaicenie. Ja to chcę tego chcę. Ojojoj. Chciałem go zrekrutować, a on się zbiesił. No już, spokojnie. Musimy wziąć kolejnego.
biegun i biegun. Co tam na górze, ale... Ale na nas patrzą. Chyba widziały, jak zabiliśmy ich kompana. I teraz wcale nie chcą się uspokoić. Spróbuję je zajść od tyłu. Przydałby nam się jeden. Spokojnie, spokojnie. Jest. Hakuj go. No i proszę. Cały nasz. Nie będziemy walczyć z jego kolegą. Jedźmy stąd. No, noc w tej grze wygląda jeszcze ciekawiej. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ten człowiek nie wygląda jak Nora. Kolejna misja. Zbiera jakiś sygnał. Może zdołam go przeskanować. Neil. Niebezpieczeństwo, dziewczę. Może dla ciebie, obcy. To ziemię Nora. Tak, tak, tak. Zakaz wstępu. Bolesna śmierć. Dziwna fraza. Bolesna śmierć. Hej. Jego przecież wcale nie boli. Kto to? Złodziej, łotr, morderca. Przez nich uczciwe zbóje mają złą sławę. Varun mówi, że mogę się spodziewać zasadzek na drodze. Cóż, to nie zawsze dobra wieść. Nie zawsze cię napadną. Wielu zakłada obóz i siedzą jak robaki na zepsutym mięsie. Chyba, że ktoś coś z tym zrobi. Lubię cię. Szukaj dymu po drugiej stronie tamtych ruin. Będę tam. Fajnie. Chyba będzie co robić w tej grze. Na pewno się przyda. Terminy. To musi być diable pragnienie. Miasto przedwiecznych. Ze świata metalu. Bieguny. A gdzie nasz biegun? Wspomniałem, że mamy. Jedźmy. Jedźmy, nie walczmy z nimi. Ależ piękny, ogromny świat. Wioska Nora, na wyżynach. Dużo tu tych maszyn. Oho. Wszystkie się rzuciły za nami w pogoń. Sobie odpuściły. A tu jest dużo krwi. Coś tu się działo. Patrzcie, przyjechały za nami. Chcą. A, walczyły z naszym... Walczyły z naszym biegunem. Dobra. Wysłali stado maszyn w dół zbocza.
Nora zdołali zniszczyć skaziciela. Najpierw zabójcy użyli go, by wysłać do walki inne maszyny. Ktoś tu biegnie. Hej! Drań? Polegli ranni już zabrani. Nie ma wojowników i uzdrowicieli? Tylko ja. Co się stało? Jesteś ranny. Nie pytaj. Tam jest szaleństwo. Sona wysłała mnie, bym zdał raport. Teraz na nic się nie zdam. Czy Sona znała zabójców? Barol powiedział, że Sona tropiła zabójców. Znalazła ich? Szliśmy ich tropem, ale bez przerwy wysyłali na nas te swoje skażone maszyny. Rany zaczęły mnie spowalniać, więc dowódczyni mnie odesłała, żeby inni wiedzieli, że nie dała za wygraną. Zasadzka. Więc byłeś tu, kiedy oddział wpadł w zasadzkę? Tak jest. Myślałem, że nie ma nic gorszego od próby, ale się myliłem. Dowódczyni spóźniała się, zbierała tylną straż. Wojownicy na czele, żądni zemsty, wpadli w pułapkę. Straciliśmy wielu ludzi. Gdyby Sona nam nie pomogła, nikt by nie przeżył. Ruszyłam, by odnaleźć Sonę. Wiesz, gdzie teraz jest? Wiem tylko, gdzie się rozstaliśmy. Przy metalowej wieży, na południowy wschód od ruin Diablego Pragnienia. Szukaj wzniesienia za nią z samotnym głazem. Ja ruszę do obręczy i opowiem Warlowi, co się stało. Niech Wszechmatka da ci siłę. Przyda się, skoroś sama. No dobrze. Mam ślad. Trzeba się udać. W ostatnie miejsce pobytu Sony. I zobaczyć, co tam na nas czeka. Sprawdźmy mapę. Jejku. Tu jest ognisko po drodze, a tu jest ten duży, którego na razie widzieliśmy tylko na trailerach. Trochę ciemno. Już mogłoby już. Może zdołam go przeskanować. Świtać. Diable pragnienie. Pozostałości naszej cywilizacji. Trochę jak The Last of Us, co? Wciąż otrzymuję sygnał z fokusa. Żyraf. Oho. Dobrze walczy ten biegun. No ale zobaczcie, jest żyraf. Wygląda dokładnie tak, jak mówił Laos. Ale sygnał musi dochodzić z jego głowy. Muszę się tam dostać. No musimy to zrobić. Jak na niego wejść? Musimy znaleźć jakiś budynek. Ajajaj, czujka. Widzieliście? Tak się zabija czujki. Kurczę, przegapiliśmy szansę chyba. Ale fajnie. Polowanie na żyrafa. Jest. Okej. Czas się wspiąć na głowę. Widzicie, co tu się dzieje?
Dobrze, takie schodki ktoś wymyślił, nie? Na te roboty. Widzicie, co się dzieje? Jeszcze tylko trochę i będziesz mógł sobie iść, gdzie chcesz. Trochę taki Assassin's Creed, nie? Co zobaczy po drodze? Teraz skok wiary. To zobaczmy, co nam z tego przyszło. Mapa. No tak, kawał mapy nam odkrył. No to chodźmy. Wracajmy do naszej misji. Ale piękna noc. Dlaczego nie zatrzymała się tutaj? Gdzie mogła pójść? Musieli tu chwilę odpoczywać. Opatrunki. Odłamki strzał. Nie mogło być im łatwo ruszyć tuż po wydostaniu się z zasadzki. Ten posłaniec nie był jedynym rannym. Krwawy ślad. Powinnam to sprawdzić. Wykorzystam fokus. No, wychodzi słońce, patrzcie, świt. Horizon. Jaka piękna muzyka. Buty i krew. Najwyraźniej Sona poprowadziła ich na tamten grzbiet. Żyraf w tle chodzi. Pięknie. Oho. Skażona czujka. Trzeba uważać. Uważać albo zabić. No, skażone są potężniejsze, ewidentnie. Patrzcie, no, przeskakuje moją pułapkę. Nie można ciągle uciekać, nie? Okej, zatrzymajmy się na chwilę, bo mamy 3 punkty umiejętności. Dodatkowo zmniejsza twoją widoczność, gdy kucasz. Możliwość używania broni strzeleckich podczas balansowania na linę. Cichy zeskok i eliminację małych maszyn i ludzi lub zadać duże obrażenia. No to fajne. I koniec naszych punktów. Wracajmy tropić Sony.
Myślałem, że nie doskoczę. Ależ piękny. Martwy biłoząb. Może Sona go zabiła. Możliwe, że jest już blisko. Widzicie to ślady, bo ja się zgubiłem. A, tu jest biłoząb. Aha. Ktoś nam pomógł. Masz szczęście, że tu byłam. Jedna chwila i ten piłoząb rozerwałby cię na strzępy. No, dalibyśmy sobie radę. Sama bym go zabiła. Ty jesteś dowódczyni Sona? Varl mnie tu przysłał. Czy utrzymał bramę? Był dzielny. Widziałam, jak powalił skażoną maszynę. Martwi się. Plemię potrzebuje siły, nie sentymentów. Wyśledziłam część zabójców z próby. Pałam rządzą zemsty. A ty? Nawet nie wiesz jak. Czas działać. Użycz mi swej siły. Za mną. Użycz mi swej siły? Co to znaczy? Zabójcy są po drugiej stronie. Kopią w przeklętej ziemi. W tym miejscu spoczywa najcięższy grzech przedwiecznych. Przeklęci skaziciele. Znam je. Zabiłam jednego przy strażnicy matki. Zasejwujmy. Nigdy nie wiadomo. Zobaczymy. Będziesz miała okazję powtórzyć wyczyn. Co prawda się spieszymy, ale... Ale bez przesady. Gra poczeka. Patrzcie, jaki piękny świt. Niedawno kazałam swoim ludziom ukryć się na drzewach. Zaatakują na mój sygnał. Wróg i jego demoniczne maszyny mają przewagę, ale my z kolei nadrabiamy gniewem. Moglibyśmy mieć coś więcej. To płomień. My to spalamy, oni robią wybuchy. Tak powstała ta dziura. Czyli że to podpalimy, a potem... Bum. No to zaczynajmy. Ej, chwila. Bez pośpiechu. Daj mi czas na podejście. Jeśli mnie dojrzą, strzelaj. Dobra. Zobaczmy, co potrafisz. Zniszcz pojemniki z płomieniem opcjonalne. Zabij kultystów z korona. Dobra, to schodzimy, tak? Powolutku, po cichutku. Nie mówcie im, że tu jesteśmy. Była szansa na bezszelestny cios, ale spartoliliśmy. R1. Tak się zabija maszyny z ukrycia.
ktoś zabił jednego... No to nam nie wyszło zbytnio. Tyle z podejścia na cicho. Ups. Tak, upadają wrogowie cienia. Widzieliście? Raz, dwa i nie żyjemy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I spróbujecie jeszcze ze mną raz to przejść. Musimy się bardziej postarać. Nie wiem, co źle zrobiliśmy, ale ewidentnie zauważyli nas. No i gdzie ta czujka? Nie wiedziałem, że to skradanka taka będzie. Coś one nie chcą. Lepiej, żeby to nikt z naszych. Mam tu zabitego. Nie wygląda dobrze. Gdzie następny? On nie żyje! No i takich wykańczamy pojedynczo. Gdzie następny? Mieli jednego. Powolutku, jeden po drugim. No, widzicie? Jaka to skradanka. Sam o tym nie wiedziałem. Ktoś może rzucić okiem na to ciało? Nie wiem, czy mnie zobaczą z tej odległości. Ktoś zabił jednego z nas. Do mnie. Fuck. No to tym razem tyle chyba z naszego cichego podejścia, chociaż jakby się uspokoili.
Dobra, koniec z tym. Idziemy na ostro. Na górze. Jednak góra to góra, nie? No i tyle. Chyba trochę przesadzaliśmy z tym cichym podejściem, bo poszło dość łatwo, raz, dwa. To nie byli wszyscy. Podczas zasadzki naliczyłam ich więcej. Jeśli będzie trzeba ścigać ich brudne cienie po sam lot włóczni, tak zrobię. Jesteś ranna. Krwawisz. Moje zdrowie to nie twój problem. Nikt nie wątpi w twoją odwagę, ale odpocznij. Ona ma rację. Pozwól ranom się zasklepić. Varl? Co ty tutaj robisz? Przecież kazałam ci utrzymać bramę za wszelką cenę. I tak robiłem, dopóki twój goniec nie wrócił z wieścią od Aloy o zasadzce i twojej pozycji. Brama jest pilnie strzeżona. Moje miejsce jest tam, gdzie ty. I nasza zemsta. Nie zasługuje na to. Powinnam się trochę rozejrzeć. Może uda mi się znaleźć pozostałych zabójców. Rób co chcesz. Wszyscy tak robią. Matko. No dobrze. Zbadaj wykopaliska. Może rzeczywiście coś tu znajdziemy ciekawego. Tuzin ludzi zginął w przypadkowych wybuchach płomienia. Tutaj, w pierścieniu metalu, umieściłem na wszelki wypadek cały nasz zapas w krytym schronie. Bardzo starannie zabezpieczony. Wejścia natomiast pilnują strażnicy. Albo zastosujecie podobne środki, albo poniesiecie konsekwencje. Kwatermistrz Tyran, koniec. Płomień zgromadzony w ich bazie. Zniszczmy to, a zwyciężymy. Odkryłam coś. Pozostali zabójcy obozują w pierścieniu metalu. Mówi wam to coś? A niech ich. Pierścień metalu leży w ruinach Diablego Smutku. To zakazane ziemie. Poproszę matrony o pozwolenie. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie ma na to czasu. Przelana krew wymaga odpłaty. Jeśli ziemia jest przeklęta, niech nasza zemsta ją uświęci. Ty, bluźnierco! Proszę, dowódczyni, złam tabu! Diabli Smutek to przeklęte miejsce. Ale może łaska poszukującej nas ochroni. Wyślę zwiadowców. Zgromadzimy siły na klifie nad Czerwonymi Echami i stamtąd zaatakujemy. Niezły plan. Ruszajmy. No dobrze. Czyli mamy kolejną... dalszy ciąg misji będzie. Jeszcze tu się rozejrzyjmy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Zemsta Nora i poszukujący u bram. Tak? To są rozpoczęte misje. I obie są jako główna misja. Nie wiem, czym się różnią.
To chodźmy. Chociaż nie wiem, którą mapę, czy którą misję teraz wybrać. No skończmy to w takim razie. Nie mamy już naszego rumaka, także jesteśmy znowu z buta, że tak powiem. No, to się przyda na pewno. No, w dzień wygląda jeszcze lepiej. Świat Horizon. Dzik. Przydałby się nam jakiś biegun, żeby nie chodzić na piechotę. Tu chyba są bieguny, tak? To chodźmy zdobyć bieguna i będziemy już się szybciej poruszać. Taka inwestycja w przyszłość. Co, widzicie? Zgodnie z planem. Brzozy. Bardzo lubię brzozy w grach. To takie europejskie drzewa. Pewnie dlatego tylko w europejskich grach są. No dobrze, szybko poszło. Mamy to. Nie możemy jechać. No, jak myślicie? Jak uważacie? Lepiej wygląda od Wiedźmina? Dajcie znać w komentarzach, co w ogóle myślicie o grze. Nie tylko o grafice, tylko o całym gameplayu. Strasznie daleko coś jadę. No ale to jest tak daleko. O, patrzcie. Jakie fajne potworaki. Nie umiem zdominować tych maszyn. Muszę dowiedzieć się o nich więcej. Kanister z płomieniami. Dużo ich tu. Spróbujmy zwabić pojedynczo. No chodź, drani. No i akurat ominął moją pułapkę, no. A zabiliśmy naszego bieguna. Nie poszło nam tak, jak miało pójść. Miało to być ładne, eleganckie polowanie. A, wyszła jakaś rozpierducha. I jeszcze nam uciekł.
Nie spodoba ci się to. No pięknie. Pojemnik odpadł. No dobrze, to w tym miejscu, w tej pięknej polance nad rzeką, skończymy ten odcinek. Dzięki, że ze mną byliście. Zachęcam do subskrybowania i zapraszam po kolejne odcinki. Na razie.